spotkaniu 10. kolejki 4. Ligi Mazowieckiej. Korona Ostrenka zremisowała z Kasztelanem Sierc 1-1. Bramkę straciliśmy w doliczonym czasie gry z rzutu karnego. No i z pewnością można śmiało powiedzieć, że po tym meczu pozostaje bardzo duży niedosyt. Czy zostaje niedosyt? Uważam, że nie zasłużyliśmy w przekroju całego meczu na to, żeby zgarnąć tu dzisiaj 3 punkty. Fakt faktem, że tracimy bramkę w ostatniej minucie praktycznie, czy tam 2 minuty do końca były. Z przebiegu meczu po pierwszej połowie wszystko wyglądało bardzo dobrze. Mieliśmy dużą przewagę, byliśmy groźni na boisku. Uważam, że już w pierwszej połowie powinniśmy zamknąć ten mecz, strzelić bramkę na 2-3-0. Nie zrobiliśmy tego, a druga połowa to odwrotność pierwszej, czyli drużyna Kasztelana zepchnęła nas do obrony, była bardzo groźna i ta bramka jest konsekwencją naszej bardzo słabej gry. No właśnie, ale czego wynikało to, że po strzelonej bramce w pierwszej połowie potrafiliśmy jeszcze grać piłką, ale w drugiej połowie oddaliśmy inicjatywę rywalowi i jakoś nie mieliśmy pomysłu na to, co zrobić, żeby dłużej przytrzymać i stworzyć kolejne groźne sytuacje strzeleckie. Chociaż tych też nie brakowało. W sytuacji groźni dosyć byliśmy z szybkimi atakami, wychodziliśmy. Brakowało tego ostatniego podania nam na pewno. Co się stało w drugiej połowie? Ciężko mi jest na tą chwilę wytłumaczyć to, bo przeważnie u nas jest odwrotnie, że pierwszą gramy słabą połowę albo słabszą, a drugą gramy zawsze przeważnie lepszą. Także nie wiem, mentalnie myślę, że po prostu głowy chłopców zostały w szatni w przerwę meczu. No ważne jest to, że do drużyny powracają kolejni zawodnicy, chociażby Wojtek Skrupka, który od kilku tygodni trenuje. No i jest do twojej dyspozycji. Widać, że to kolejna możliwość zmiany w trakcie meczu. Tak, Wojtuś dochodzi do nas, aczkolwiek no jest po długiej przerwie. Jeszcze chwilę potrwa to wszystko, zanim on będzie w takiej dyspozycji, do której nas przyzwyczaił wszystkich. I musimy być cierpliwi, nie możemy też go na głęboką wodę wrzucić, bo on i my możemy się bardzo mocno sparzyć nad tym. No właśnie, trudno personalnie czepiać się poszczególnych zawodników, ale widać, że część z nich jeszcze potrzebuje czasu, żeby powrócić do tej dyspozycji chociażby z zeszłego sezonu. No mam na myśli chociażby Maćka Staszczuka, który pierwszą połowę meczu rozegrał dobrą, ale na drugą jakby zabrakło mu sił. Jak zawodnik jest po długiej kontuzji, to jest oczywistą rzeczą, że potrzebuje paru meczów na to, żeby wejść w ten rytm meczowy, żeby złapać tego tlenu, tego wszystkiego. No Maćka staramy się. Mamy taką sytuację, a nie inną, że musi grać praktycznie całe mecze już teraz, także ja bardzo na niego liczę. Uważam, że z każdym meczem, z każdym tygodniem on będzie coraz bardziej dla nas ważny, będzie wreszcie zacznie strzelać bramki, bo to jest taki typowy napastnik, którego piłka w polu karnym szuka i uważam, że niedługo dojdzie do takiego jego przełamania. Nie wygraliśmy w tym sezonie jeszcze na wyjeździe, kolejna okazja za tydzień z Mławianką Mława, no i tak można powiedzieć, że z tymi zespołami, które obecnie są na dole ligowej tabeli, no musimy zacząć punktować i przynajmniej nie przegrywać w wyjazdowych meczach. No myślę, że na tą chwilę to chyba wszyscy musimy ochłonąć po tym meczu, bo to, co widzieliśmy w drugiej połowie, zawodnicy sami to czują, sami o tym rozmawiają. To na pewno nie była ta gra, na którą ich stać, bo ich predyspozycje i motoryczne, i typowo piłkarskie, i jako drużyna są na o wiele, wiele większe. Także będziemy na pewno rozmawiać, zastanawiali się, co stało się w tej drugiej połowie. Najważniejsze dla nas są z pewnością rozgrywki ligowe, ale zapytam także o Puchar Polski, bo w środę pokonaliśmy Ostrowie Ostrów Mazowiecka 2-0, awansowaliśmy do półfinału, no i też można powiedzieć, że ten finał i awans i ogranie Ciechanowa byłoby czymś ciekawym, bo dołączylibyśmy do rozgrywek Mazowieckiego Pucharu Polski i na wiosnę mielibyśmy możliwość konfrontacji ze zdecydowanie wyżej notowanymi rywalami. To znaczy, no Puchar Polski, oczywiście chcemy wygrywać, chcemy dojść jak najdalej, ale nasza sytuacja w lidze jest taka, że my przede wszystkim musimy zacząć wygrywać seryjnie w lidze, bo to jest dla nas najważniejsze, bo nic nam nie będzie z pucharu, jeżeli spadniemy do Ligi Okręgowej. Dobrze, dziękuję bardzo, trzymam kciuki, że w kolejnych spotkaniach dziękuję. Wyglądało to lepiej.